broni. Jeżeli wyjedziemy, to nas wyniosą z honorem. To jak żeśmy działali, już nie raz nas wynoszono. Mnie przynajmniej, nie tylko mnie i były starcia pod cukrownym, ale efekt był zawsze po naszej. To, co żeśmy chcieli, żeśmy osiągnęli. I uważam, że to może być zwycięstwo nie tylko nas. Rozmawiamy z tym rządem, bo z innymi nie możemy rozmawiać, bo oni dalej są przy władzy. No ale nie możemy też czekać bezczynnie na to, co oni robią. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu powiedzieć tak, że nie wiem, czy ktoś zauważył, że w tej chwili Wasz protest, zresztą słuszny jak najbardziej, jest najdłuższym protestem w nowoczesnej Europie. To jest raz. Druga sprawa, my jako jeden, powiedzmy, jedna z grup, która Was bardzo mocno popiera, od poniedziałku, niezależnie od tego, czy Panowie tutaj będziecie, czy nie, ale raczej powinniście jeszcze być, rozpoczynamy taką akcję, że będziemy każdej osobie wchodzącej, wychodzącej z Agencji Nieruchomości i samego Urzędu Wojewódzkiego, będziemy wręczać taką dość w ostrym tonie, podobne jak to nasze oświadczenie na koniec wiecu, będziemy wręczać to wszystkim pracownikom. Zresztą to oświadczenie, któreśmy dali, zostało już doręczone do wojewody, do agencji, wysłane zostało i do PiS-u, i do Platformy, do wszystkich tych, którzy tutaj wam, i nam, wam, nie możemy się dzielić, nam tu przeszkadzają w prawidłowym życiu w naszej kochanej ojczyźnie. Życzę ja Państwu, jak zwykle, żebyście tu wytrwali. Jeżeli teraz poddacie się, to oni nas wszystkich zeszmacą do końca. To jest ich zadanie, oni to wykonują. Ale my musimy się wszyscy przeciwko temu przeciwstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę odważnego. Dawaj jeden. Proszę Państwa, z tego co widzę, to te ciągniki, które stoją po lewej stronie, to co robią? Zostają czy jadą? Krótka decyzja. Panowie, moje zdanie jest takie. Ktoś tutaj troszeczkę mierza, to słyszymy na jakimś spotkaniu, na drugim, trzecim. Nie wiem, ilu was było w Łobrzu, bo wszystkich was nie znam, tak każdy ma czapkę i tak dalej. Tam podjęliśmy decyzję. Byliśmy tam, podjęliśmy decyzję, że stoimy, dopóki się nie wyłoni nowy dyrektor. Czyli powinniśmy to, mi się wydaje, podtrzymać. Jest gro osób, które troszeczkę nie wiadomo po co i na co zaczynają troszeczkę gdzieś tam wiercić, nie w tą stronę, co trzeba. Mi się wydaje, że do teraz byliśmy dobrą jedną drużyną, graliśmy w jedną piłkę, a teraz zaczynamy grać, nie wiem, może w dwie, może w trzy. Wytrzymajmy, mówię, to już żeśmy tyli 70 dni, to wytrzymajmy jeszcze te, nie wiem, Medek, ale to już konkretnie. Studniówkę zrobimy. Czekamy nie, do ogłoszenia. Czekamy. Do poniedziałek podejmiemy decyzję. To znaczy nie, mi się wydaje, Medek, nie, mi się wydaje, że decyzja powinna dzisiaj zapaść, bo nie utrzymamy ludzi. Chodzi, ale czekaj, daj mi powiedzieć. Ja bym zrobił w ten sposób. Jeżeli nie ma decyzji, to zaczynamy, tak jak mówisz, resztę. I to decyzja powinna dzisiaj zapaść, żebyśmy tutaj utrzymali ludzi, bo ludzie czekają na to, że po prostu no, przyjeżdżają sobie, jeżdżą sobie. Słuchajcie, to jest widać, piszą w gazetach. Nie jest tak do końca, co mówimy, że ach, tam se pojeździliśmy, nikt nas nie widział. Nieprawda. Moje zdanie jest takie, że widzą nas tylko, że no, nie puszczają tego dalej. Mamy to tylko w swoich telewizjach tutaj lokalnych. Jest jedna konferencja, druga, trzecia, czwarta, wywiad Piechocińskiego. Pół godziny w telewizji Jedynce słuchałem specjalnie. Słówka dziennikarz nie zadał, co tam w Szczecinie, tak? No tak się nas ogrywa. I tutaj chodzi o to, żeby nas skłodzić, że jeden sobie pojechał w tą stronę, drugi w tamtą, będzie ciężko nam się zebrać, a myślę, że to co Edek powiedział, okupacja, nie wiem, coś może jeszcze wymyślimy po drodze, dajcie przykłady, co mamy robić, no bo żeby to było zgodne z prawem, żebyśmy nie zrobili tak, że zablokujemy drogę, zabiorą jakiś ciągnik, dowalą wam z 5000, bo tak jest i wtedy żal do kogo, no do Edka, do kogoś tam jeszcze, no żeście na to się zgodzili, to jak to jest, nie? Dajcie przykłady, co robimy. Na to czekamy. Propozycje. Ja zostaję. No dzięki. Ja zostaję. Myślałem, że zamierzałem odjeżdżać, nie ma co tu ukrywać. Zostałem z tyłu, ale zaraz go przedstawiam. Zostaję. No to dzięki. Brawo. Dzięki, tak do końca powinno być, moi panowie, bo sami wiecie, że nie załatwiliśmy praktycznie nic oprócz tej ziemi i to tak do końca jest ugrane, zobaczymy jak będą walki, będziemy chodzić na przetargi, też tak do końca nie będzie, jak Julek mówił, że będzie tak pięknie, ślicznie. Będą awantury między nami, zobaczycie. Tak mi się to wydaje, ale nie było innego rozwiązania. Powiedział też na temat tej całej sytuacji, skąd wiecie na przykład, że słupy podstawiają, żeby ziemię kupić?
No to jak? No to jest proceder, który trwa nie tylko jeden rok, ale praktycznie kilkanaście lat i o tych słupach nie mówimy tylko to, ale potwierdził to minister Kalemba, że ten proceder nie jest nowym procederem, o którym zna i próbował to zwalczać, lecz ze względu na to, że nie mógł wprowadzić zmian w regulacji prawnej, no to sytuacja nabrała takiego charakteru dzisiaj. No jak można nie wiedzieć, jaki jest słup? No jeżeli ktoś przychodzi z boku, rolnicy go, czy mieszkańcy go znają, ma gdzieś hektar wydzierżawił ziemi i jest zameldowany i kupuje 30, 40, 50 hektarów, tak zwany go, nie mając facet pieniędzy, przystępuje do przetargu i przebija. No tych problemów jest, ale to nie tylko to, ale grunty z tych dzierżawcy, z których arałów zostały wyłączone grunty, podstawiają swoich pracowników. Czyli uzyskanie uprawnień jest żaden problem, bo starczy wydzierżawić hektar ziemi i być zameldowanym albo zameldować się u kogoś na okres czasowy i nabiera się uprawnienia. Wójt wystawia zaświadczenie, że jest rolnikiem, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo, nie wiadomo na jakiej podstawie, ale 99% takich jest wydawanych zaświadczeń, czyli słabość tego punktu jest bardzo, bardzo ogromna i rzeczywiście tak się to dzieje. Ziemią się po prostu handluje, jest to bardzo dobry biznes, albo lokata kapitału, kapitał, który jest spoza branży rolniczej różnego pochodzenia, inwestuje w ziemię i to się dzieje, no bo to jest dobry interes. No. Pan jest przewodniczącym Solidarności Rolników? Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. I nazywa się pan? Edward Kosma. Dziękuję bardzo. Co możemy czuć, gdy patrzymy na ruinę stoczni, na ruinę całego przemysłu stoczniowego, w czasie, gdy u innych ten przemysł kwitnie? Co możemy czuć, gdy nasi członkowie nie mają pracy, a ich rodziny żyją w ubóstwie? Dlatego rozumiemy was tym bardziej. Wiemy, że chcecie pracować na swoim, dla siebie i dla nas. Wiemy, że nie chcecie wysyłać synów i córek za granicę, aby mogli egzystować. Wiemy, że nie chcecie być ponownie parobkami u obcych. Wiemy, że słusznie bronicie własności polskiej ziemi. Ostatni raz w historii chłopi bronili tej ziemi przed obcymi w czasie zaboru i przed kolektywizatorami w czasach sowieckiej dominacji. Dzisiaj mamy rządy polskie. Wobec tego, co się dzieje z naszą ziemią? Jak to można nazwać? Jak mamy traktować rząd, który ponownie zmusza nas do walki o ziemię? Czyje interesy reprezentuje ten rząd? Kim dla tego rządu są polscy obywatele? Gdy rolnicy krzyczą od dawna, ile to ziemi znajduje się we władaniu spółek z kapitałem zagranicznym, to rządzący w odpowiedzi przez lata oszukują obywateli, twierdząc, że to są ilości niewielkie. Oszukiwali, ponieważ podawali dane z rejestrów tylko jakich. Prawdy się nie ukryje, że gro ziemi idzie w obce ręce poprzez nabywanie udziałów w spółkach posiadających ziemię jako składnik majątku. Okazało się, że nie są w stanie tego zjawiska precyzyjnie wyliczyć, bo nie prowadzą żadnych rejestrów w tym zakresie. To skandal, że na to się zezwala i nadal oszukuje Polaków, rozpowszechniając szacunki zaniżone, bagatelizując skutki dla polskiego rolnictwa, szczególnie dla naszego regionu i jego kondycji. Zaczynamy tracić coraz więcej ziemi, ale tracimy również dopłaty bezpośrednie do tych areałów, będących własnością podmiotów zagranicznych. Dopłaty z Unii trafiają w rezultacie z powrotem do kieszeni Niemców, Duńczyków, Francuzów, głównych nabywców akcji spółek z tak zwanym mniejszościowym kapitałem zagranicznym. Gdy pytamy, dlaczego tak się
że są w naszym rządzie tacy, którym się to również nie podoba. I co z tego? Przynajmniej dobrze, że tak deklarują i wiedzą, że szczegółowa polityka jest prowadzona nie przez nich, tylko przez Platformę Obywatelską. To przedstawiciele tej partii obejmują główne stanowiska w Agencji Nieruchomości Rolnej. Agencji odpowiedzialnej za przygotowywanie projektów, procedur, a zwłaszcza za sposób realizacji gospodarki polską ziemią. Czy więc Platforma Obywatelska tego nie widzi? Oddana jest innej sprawie, aniżeli polska racja stanu? Czy oddana jest innej sprawie sprzyjania sprawie osobistych korzyści? Zgarnięcia judaszowych srebrników przez tolerowanie tzw. słupów, umożliwiając i ułatwiając swoistą grabież dobra narodowego. Czy najważniejsze są pieniądze w zamian za utratę suwerenności? Czy współczesny Volksdeutsch to zbyt mocne określenie na kogoś, kto dba o interesy obcych? Przyjmuje pieniądze ciemiężące od swoich rodaków i pozbawiając ich praw należnych, nie licząc się ze skutkami tych działań. Spójrzmy więc prawdzie w oczy. Dobrze, aby spojrzeli też mieszkańcy Szczecina. Nie my zaczynamy być gospodarzami na ziemiach ponoć pozyskanych. Nie polscy rolnicy, nie polski robotnik, a nawet nie liczne polskie przedsiębiorstwa. To rząd nieudaczników, którym pomyliła się odpowiedzialność wobec własnych obywateli, wobec Polski z lojalnością i usłużnością wobec obcych. To te rządy sprowadziły zwłaszcza region zachodniopomorski na skraj zapaści gospodarczej i społecznej. Spadają lokalne dochody podatkowe, wzrasta bezrobocie, obniża się poziom życia rodzin. Wiele żyje na skraju ubóstwa. Nasi pracownicy masowo szukają zajęcia za granicą i tam je znajdują. Kryzys jest tu i tam, ale praca jest tam. Kryzys spowodowali rządzący, którzy nie szanują własnych obywateli. Warto, aby mieszkańcy Szczecina na co dzień znoszący niewielkie w istocie utrudnienia z powodu waszego protestu dostrzegli w pełni, o co idzie tutaj gra. Idzie o przyszłość nas wszystkich, naszych rodzin, naszych dzieci. Idzie o przyszłość Polski. Dlatego jesteśmy z wami. Proszę Państwa, przyprowadzam dziś na spotkaniu Komisji Krajowej naszego Związku, na które przybył pan wicepremier Janusz Piechociński. Pan poprosiliśmy waszą kwestię, poprosiliśmy o pilne spotkanie i obietnicę takiego spotkania mamy. Dlatego myślę, że petycja, którą wręczymy panu wojewodzie, przyspieszy jakby to spotkanie i spowoduje, że rozpoczną się wreszcie poważne rozmowy, które zakończą się zażegnaniem tego konfliktu. Teraz przeczytam państwu petycję, jaką złożymy u pana wojewody, która jest konsekwencją tego, co dzieje się w Szczecinie. Szczecin 15.02.2013, premier rządu RP Donald Tusk za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego. Petycja. Szanowny panie premierze, my członkowie NSZZ Solidarność, mieszkańcy Szczecina zebraliśmy się przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego, aby wyrazić swoje poparcie dla zachodniopomorskich rolników, którzy od ponad 2 miesięcy protestują na ulicach miasta. Sprzeciwiają się w ten sposób szkodliwemu działaniu Agencji Nieruchomości Rolnych i niekontrolowanemu wyprzedaniu polskiej ziemi obcemu kapitałowi. My również nie zgadzamy się na to, aby polski rząd sprzyjał takim działaniom prowadzonym na granicy prawa i zagrażającym suwerenności
przedstawicielem. W osobach ministra rolnictwa Stanisława Kalendy i jego współpracowników zapowiadają podjęcie poważnych rozmów z komitetem protestacyjnym w celu uzgodnienia najlepszych dla polskiej racji stanu rozwiązań. Obiecywali też wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób dopuszczających się nieprawidłowości i nadużyć w tym zakresie. W szczególności dyrekcji ośrodka terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Niestety to, z czym mamy do czynienia, to jedynie sporadyczne spotkania, które nie prowadzą do żadnych ustaleń. To jedynie trzy obietnice i pozorowane działania. Panie premierze, ustalenie stabilnej polityki rolnej zabezpieczającej interesy polskich rolników i umożliwiającej rozwój gospodarstw rodzinnych powinno być priorytetem w programie pańskiego rządu. Dlatego hasła głoszone publicznie przez pana zastępcę i przez premiera Janusza Piekocińskiego w tym temacie powinny znaleźć przychylność rządu i zostać zrealizowane. Tylko takie rozwiązania, które umożliwią polskim rolnikom dzierżawę lub wykup ziem na preferencyjnych warunkach, pozwolą zachować równowagę gospodarczą i suwerenną politykę kraju. Dlatego domagamy się podjęcia poważnych i kontynuowania rozmów pomiędzy kompetentnymi przedstawicielami pana rządu a komitetem protestacyjnym do czasu ustalenia wspólnych rozwiązań. Przeprowadzenia kontroli w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie przez Najwyższą Izbę Kontroli. W przypadku kontynuowania obecnej polityki, a szczególnie wyprzedaży polskiej ziemi, obowiązkowego wprowadzenia do szkół na terenach wiejskich nauki języka niemieckiego lub angielskiego w celu umożliwienia mieszkańcom wsi porozumiewania się z przyszłymi właścicielami polskiej ziemi. Oczekujemy pilnej reakcji na naszą petycję. W innym przypadku zmuszeni będziemy do podjęcia wspólnie z rolnikami bardziej radykalnych działań. Podpisał przewodniczący zarządu regionu. Szanowni Państwo, myślę, że tak. My teraz w trójkę pójdziemy do pana wojewody porozmawiać krótko na temat tej petycji i sposobu realizacji naszych postulatów. Natomiast zróbmy taką wolną trybunę dzisiaj. Kto chciałby zabrać głos i powiedzieć kilka słów, dodać do tego, co powiedziałem, proszę bardzo. Zaczniemy od przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego Edka Kosmala, którego popieramy od samego początku w różnej formie. To wszystkie struktury naszego związku, zarządy regionu z całej Polski, szlą poparcia udzieliła również Komisja Krajowa naszego związku, a teraz wchodzimy w etap jakby praktycznej pomocy dla naszych kolegów rolników i wszędzie tam, gdzie będą organizowane podobne akcje, w każdym regionie, w każdym województwie Solidarność się dołączy. Będziemy w sposób praktyczny, fizycznie, ramię w ramię, tak jak obiecaliśmy to sobie, z rolnikami walczyć o realizację ich słusznych postulatów. Witam Państwa serdecznie w imieniu własnym i rolników, którzy już 70 dzień protestują na ulicach Szczecina. Protest widać, nas słychać, protestujemy w bardzo pokojowy charakter. Protest ma bardzo pokojowy charakter, nie zaostrzymam go, ponieważ uważamy, że chcemy rozmawiać z tym rządem na temat sytuacji w rolnictwie.
przez obcy kapitał to nie tylko problem województwa zachodniopomorskiego. To jest problem ogólnokrajowy. 4 miliony 600 hektarów pobyłych PGR-ach trafiło w ręce Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli byśmy chcieli teoretycznie sprzedać tą ziemię rumieńczaną dla każdego rolnika po 50 hektarów, mogłoby powstać 100 tysięcy gospodarstw, które by świetnie sobie radziły w konkurencji w Unii Europejskiej. A dzisiaj 2/3 ziemi na 4 miliony 600 jest w rękach obcego kapitału. Czyli niewielu, 2% gospodarstw praktycznie posiada 60% ziemi. Miejsce musi być w Polsce dla tych małych gospodarstw, dla tych średnich i dla gospodarstw rodzinnych, jak mówi ustawa i konstytucja, że podstawą ustrojową są gospodarstwa rodzinne. Gospodarstwo to nie tylko przedsiębiorstwo, jak dzisiaj się chce z nas zrobić. Ona pełni wielorakie funkcje, oprócz funkcji produkcji żywności, również funkcje społeczne. Tak było w życiu i tak jest w historii. Zawsze na sztandarach chłopskich był Bóg, honor i ojczyzna. I nie bez kozery mówiło się, że żywią i bronią. Dzisiaj stoimy na straży polskiej ziemi. Chciałoby się rzec, że jest to ironia losu. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy ją, okres międzywojenny, gdzie rząd polski wykupywał ziemię od obszarników i tworzył tak zwane gospodarstwa powiatówki i rozdawał, sprzedawał to rolnikom. Dzisiaj mogła być historyczna decyzja, że te ziemie trafią na powiększenie gospodarstw rodzinnych, gospodarstw polskich, ale niestety tak się nie stało. Dzisiaj przyszło nam walczyć o ziemię. Ziemia to nie jest własnością rolników, to jest własnością polskiego narodu. I ona powinna być własnością polskiego narodu. Tam, gdzie ziemia, tam granice. Czyli w województwie zachodniopomorskim 50% ziemi jest w rękach obcego kapitału. Na 930 tysięcy hektarów ponad 500 tysięcy jest w rękach obcego kapitału. Dziękuję za rolników, którzy mają świadomość, bronią własnych miejsc pracy. I dlatego 29 lutego ubiegłego roku rozpoczął się symboliczny protest pod bramami Stoczni Szczecińskiej. A dlatego, bo sytuacja podobna jest w naszych gospodarstwach. Grozi nam, że zostaniemy wyrugowani z własnych gospodarstw. Że fiskalizm z tego państwa doprowadzi, że rolnicy się wyzbywają tej ziemi. I dlatego walczymy o słuszne sprawy. Nie tylko o własne gospodarstwa, ale bo rolnicy również też tworzą miejsca pracy i są siłą napędową całej gospodarki. I o tym musimy pamiętać i wy musicie pamiętać, że my jesteśmy, nie tylko walczymy o swoje, ale walczymy również za cały nasz region. Przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie rozpoczynamy swój marsz w obronie polskiej ziemi i nie spoczniemy dopóki ta sytuacja nie zostanie wyjaśniona od początku do końca, a winni tej sytuacji nie zostaną ukarani. Dalszą część jakby naszego wieczoru poprowadzi Wojtek Woźniak, a my udamy się do wojewody. Proszę o chwilę, żebyście państwo poczekali. Być może pan wojewoda przyjdzie i powie, że rozwiąże wkrótce ten problem i tego byśmy sobie życzyli. Postaramy się, żeby zaprosić pana wojewodę, ale proszę o ciepłe przywitanie pana wojewody. Dziękuję.
się pan, że mam przyjść? Wszyscy, którzy tu się gromadzą, przyszli wesprzeć dzisiaj zachodniopomorskich rolników w ich zdeterminowanej walce o własność ziemi. Sprawa polskiej ziemi nie może być tylko sprawą rolników. Dlatego, korzystając z uprzejmości organizatora dzisiejszej pikiety, wyrażamy w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej i marszałka Marka Jurka naszą solidarność z wami, którzy protestujecie tutaj, na ulicach Szczecina od kilkunastu tygodni. Wasz głos musi być w końcu usłyszany, bo sprawy, o które zabiegacie, o które się trudzicie, to sprawy najważniejsze. Trzeba, aby wasz głos był usłyszany i wśród rządzących, i wśród mediów. Trzeba, aby był rozważony. Trzeba skończyć z grabieżą polskiej ziemi i przywrócić szacunek dla narodowej własności. Szczęść wam Boże! Niech się w tym stanie! Bartłomiej Ilcewicz reprezentuje środowiska katolickie, katolickiej młodzieży i młodych ludzi z Duszpasterstwa Akademickiego i Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Proszę Państwa, uważam, że sprawa rolników to nie jest tylko i wyłącznie sprawa pewnych środowisk, które na przykład związane są z partiami politycznymi. To jest sprawa nas wszystkich, każdego z osobna i wszystkich razem. Obywateli. Pierwsze podstawowe pytanie, jakie musimy sobie zadać, to jest takie. Czy jesteśmy w ogóle gospodarzami na własnej ziemi, polskiej ziemi? Czy Polacy jeszcze mogą być gospodarzami na ziemi, która tutaj nam się należy? Uważam, że ten protest powinien się odbić echem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w Europie szczególnie, ponieważ istnieje ryzyko, że dobra narodowe, takie jak właśnie na przykład ziemia, polska ziemia tutaj w polskim kraju może być zagrożona przez obcy kapitał. Dlatego nasze zdeterminowanie związane z tym, aby ten protest trwał, nie musi trwać tylko i wyłącznie na wieczach, to ten protest musi trwać także w naszych sercach. To ten protest musi trwać w naszych rodzinach, wśród wszystkich obywateli. Dlatego apeluję, nawołuję i proszę o to, aby każdy, kto tutaj jest, to jest przekaz również do mediów, mówił o tym proteście. My niestety, nasze rodziny, my sami często siedzimy przed telewizorem i kopujemy się w szklany ekran, oczekując, że tam dostaniemy chleba. Otóż nie dostaniemy tego chleba tam. My musimy jako obywatele tego kraju zjednoczyć się, by ziemia nie mogła trafić w ręce, które mogą źle gospodarzyć. Dlatego też, kończąc już moją krótką wypowiedź, powiem tylko tyle. Ten napis, który tutaj jest, ten symboliczny napis, o który tak mocno walczono, który tak wiele znaczy dla wielu Polaków, solidarność, musi się kolejny raz odrodzić w naszych sercach. Życzę wam wszystkiego dobrego i powiem tylko tyle. Jest bardzo dużo młodych ludzi, możecie sobie nie zdawać z tego sprawy, którzy popierają ten protest. Którzy rozmawiają o nim, przychodzą tutaj we wcześniejszych protestach, organizują różnego rodzaju spotkania. Nie jesteście sami, pamiętajcie o tym. Dziękuję. I chodzi tu o podpisanie się na petycji w sprawie Mój Dom, Mój Prąd. To Europejska Inicjatywa Obywatelska, która chodzi o miejsce, które się zgodnie z obietnicą,
bo my do boju jesteśmy przygotowani, przyzwyczajeni, rodzice się uczą tego, ale dobrze im to wychodzi, nawet powiedziałbym bardzo dobrze. Jak będzie tak dalej, to uzyskacie swoje. Czasami jest tak, że uczeń nawet mistrza przerasta. Szanowni Państwo, otrzymałem od pana przewodniczącego petycję. Ja ją niezwłocznie skieruję do kancelarii pana premiera. Ten protest, ja rozumiem, jest protestem poparcia dla protestujących już ponad 2 miesiące naszych rolników. Ja chcę powiedzieć, że ten temat jest mi bardzo bliski i spędziłem naprawdę wiele czasu z grupą protestujących naszych rolników. Wiele rzeczy udało nam się już rozwiązać. Myślę, że to przybliżyło nasze stanowiska. Również chcę powiedzieć, że wiele dobrej woli w rozwiązaniu tych problemów było ze strony pana ministra Stanisława Kalety i myślę, że wiele rzeczy zostało już dokonanych i otwartość pana ministra na dalsze rozmowy gwarantuje to, że będzie to kontynuowany dialog. Dlatego proszę rolników o zakończenie tego protestu. Wydaje mi się, że przyniósł oczekiwane owoce. Rozwiązania, które tutaj dodaliśmy, nasi drodzy rolnicy, są dobre dla całego kraju i one są stosowane już. Jak wiecie, ruszył już przetarg, ruszymy przetargi na nowych zasadach. Dajmy szansę, zobaczmy, czy to się udało uszczelnić na ten system. Pan minister wiecie, wyraził zdanie, że jeżeli nie będzie to w naszym ciągu funkcjonować, bądź jeszcze jakieś będą problemy, jest gotowy na dalsze rozmowy i kolejne rozwiązania. Także pozdrawiam was wszystkich gorąco. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Nie prowokuj. Szanowni Państwo, powinniśmy kończyć to nasze spotkanie, chyba że ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos. Bo obiecałem, że będzie wolna trybuna i każdy, kto reprezentuje jakąś organizację czy stowarzyszenie, prosił. Parę słów, panie kapitanie, na portal Pomnik Smoleński, warszawski PiS. No co ja mam tu mówić, niech rolnicy mówią, no. Co pan o tym sądzi, bo pan tutaj jest cały czas w Szczecinie, pan mieszka tu. No jesteśmy, no co. Po prostu jest to dramat, że tu na Pomorzu Zachodnim to, co jeszcze zostało, to jest znowu rozgrabiane, sprzedawane, nie ma. Jedyne jakie przedsiębiorstwo zostało na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie, to jest Polska Żegluga Morska. Tu nie ma już nic innego, nie ma. I my się ratujemy. No i trzeba wspomagać właśnie rolników, tak samo, żeby oni mieli swoją własność, a nie żeby to szło w obce ręce. Po prostu to jest dramat, no co tu jeszcze więcej mówić, nie? Bardzo ładnie powiedział tu niedawno nasz przewodniczący Piotr Duda. Pan premier Tusk powiedział, że on już wszystko zrobił dla Polski, więcej nic nie może. Wszystko powiedział, wszystko zrobił. No więc bardzo ładnie powiedział, że to jeszcze mu pozostało, żeby się podał do dymisji ze swoim rządem. No i to jest cała puenta tego wszystkiego. Myślę, bo tak dalej to już być nie może. Dziękuję bardzo i mówił pan kapitan. Paweł Kowalski, kapitan, nie przepraszam, przewodniczący Solidarności Polskiej Żeglugi Morskiej, ale nie w stopniu kapitana, w stopniu oficera marynarki handlowej. Dziękuję bardzo.